Biedronka zdecydowała się obniżyć na stałe ceny 100 popularnych produktów. Twierdzi, że przykłada się w ten sposób do walki z inflacją. Klienci niezwykle popularnej w Polsce sieci zapłacą mniej za podstawowe artykuły, takie jak m.in. jaja ściółkowe, mleko Mleczna Dolina, masło tej samej firmy czy chleb rodzinny, donosi serwis wiadomościhandlowe.pl. Obniżki te mają obowiązywać już na stałe. W Biedronce obniżamy ceny zawsze, gdy tylko jest to możliwe, w ten sposób dokładając się do walki z rosnącą inflacją, twierdzi dyrektor handlowy sieci Marcin Domański. Biedronka ma zresztą historię interesujących akcji promocyjnych. Niedawno na kilka dni wprowadziła specjalną promocję na koszyk Dudy. Była to reakcja na głośną publikację Gazety Wyborczej, która porównała aktualne ceny z cenami z początku 2015 roku na podstawie zakupów spożywczych, które ówczesny kandydat na prezydenta Andrzej Duda zrobił w Polsce i na Słowacji. A tak a propos koszyka Dudy. O jego reaktywacji mówiliśmy na naszym głównym kanale Bądź na bieżąco. Link do filmu właśnie wyświetlił Ci się na ekranie. Poinformuj nas także w komentarzach pod filmem, co sądzisz o najnowszej akcji Biedronki. Do usłyszenia!